Przemijający 2022 rok upłynął dosyć spokojnie w branży gier wyścigowych. Pojawiło się parę sequeli naszych ulubionych serii. Rozwój gier przedłuża się jednak wraz z każdą generacją. Rozmach, jaki starają się nam zaprezentować gry AAA, jest obarczony dużym kosztem oraz ogromnym czasem stworzenia gry. Idealnym przykładem takiego stanu rzeczy jest rozwój serii Forza Motorsport, na którą czekamy z wypiekami na twarzy. Jeśli chodzi o inne gry wyścigowe, to jednak problem jest inny. Kolejne sequele gier rozwijają się coraz mniej, a twórcy nie boją się dać nam lekko zmienionej gry za pełną cenę. Nie pojawiają się też praktycznie nowe serie, które zmieniłyby nieco układ sił. Mimo tego to był dosyć mocny rok dla serii wyścigowych, postanowiłem więc troszkę podsumować rok 2022 i znalazłem 5 moich ulubionych gier wyścigowych tegoż roku. Jest to moja subiektywna opinia na bazie wyłącznie gier, które miałem okazję wypróbować. Ma ona w prosty sposób przedstawić, w co się grało w tamtym roku. Ale hej, dajcie koniecznie znać, jakie gry wy ogrywaliście najczęściej w mijającym roku. Miejsce 5. WRC Generations. Miejsce 5 wręczam grze rajdowej WRC Generations. To bardzo udany tytuł skupiający się na oficjalnej licencji WRC. Jest to też ostatnia część gry stworzona przez... Kiloton. Którzy skupiają się teraz na rozwoju nowego Test Drive Unlimited. W tej nowej grze zmian jest na lekarstwo. Twórcy zamiast skupiać się na poprawianiu grafiki, poprawili zdecydowanie model jazdy. Auta nabrały masy, dzięki czemu dużo łatwiej wyczuć je podczas jazdy. Reszta zmian to kosmetyka. Drobne poprawki w menu, nieco zmieniony tryb multiplayer opierający się na ligach, nowy rajd Szwecji oraz nowe samochody oparte o hybrydowe silniki. I mimo, że to całkiem dobra gra, to w zasadzie poprzednie części też były bardzo dobre, a od 8 części gra praktycznie się nie zmieniła. Polecam jednak osobom, które nie miały od dawna styczności z tą serią. Osoby, które grały w 9 i 10, powinny poczekać na obniżkę ceny. To najlepsza wersja tej serii. Osoby, które się na nią skuszą, muszą się przygotować na satysfakcjonującą walkę w ciasnych odcinkach, różnorodne krajobrazy ponad 20 krajów oraz sporo frajdy z jazdy dzięki usprawnieniom w fizyce. Miejsce 4. Formuła 1 22. Miejsce 4 ląduje do gry Formuła 1 2022. To kolejny tytuł wydawany co rok, więc i tutaj zmiany są bardzo subtelne. Jest to gra oparta na starszej wersji silnika Ego, więc rewolucja graficzna musi jeszcze troszkę poczekać. Wprowadzono natomiast nowe bolidy, które są nieco inne w prowadzeniu. Dodano także super samochody i mini wyzwania typu drift czy czasówka, aby nieco urozmaicić grę. Dodano także tryb F1 Live, w którym zbieramy elementy kosmetyczne, którymi możemy urządzać swoje pomieszczenie oraz ubierać swojego awatara. W grze zabrakło natomiast trybu fabularnego, który był w poprzedniku. Reszta to już kosmetyka i drobne zmiany. Na przykład dodano adaptacyjne SI, dzięki czemu poziom trudności dostosowuje się do naszych wyników. Dodano także sprinty w odpowiednich wyścigach, których zabrakło w poprzedniej części. Drobne zmiany i usprawnienia sprawiają, że to jest naprawdę mocny tytuł dla fanów ścigania. Gra ma jeden z bardziej wymagających trybów multiplayer. I choć najwięksi fani są rozczarowani małą ilością zmian, to tytuł i tak jest warty ogrania. Warto pamiętać, że pierwsze 10 godzin gry ograć możemy w Game Passie oraz EA Play. Sami sprawdźcie, czy tytuł przypadnie wam do gustu. Miejsce 3. Grid Legends. Trzecie miejsce wręczam grze Grid Legends. Osobiście bardzo lubię tą serię i choć najlepsze czasy ma daleko za sobą, to Legends wydane w lutym tamtego roku jest krokiem w dobrym kierunku. To tytuł bardzo ładny, dynamiczny i satysfakcjonujący. Poprawiono wiele uchybień poprzednika, dodano zupełnie nowe lub przywrócono z poprzedników nieobecne tryby, tory oraz dodano więcej samochodów. Samochody mogą być teraz ulepszane w drzewku usprawnień. Stworzono zupełnie nowy dla Grida fabularny tryb Driven to Glory, który po raz pierwszy w historii serii zabiera nas w fabularną podróż po świecie Grida. Poznajemy w nim kierowców różnych zespołów, ich cele i motywacje. Choć fabuła jest bardzo prosta, pozwala się całkiem miło wkręcić w nowego Grida. Grid wygląda dobrze, gra się przyjemnie
jest godną polecenia grą, zwłaszcza że jego cena mocno spadła i można go wyrwać już dużo poniżej stówki. Miejsce numer 2. Need for Speed Unbound. Uwierzcie lub nie, ale jestem zdziwiony, dlaczego Need for Speed Unbound skradł moje serce. Jest to dość zachowawczy sequel, a gra nie różni się zbytnio od poprzednika. Brakuje tu jakiejś rewolucji, brakuje tu nawet ewolucji. Co sprawia więc, że gra elektroników ląduje na drugim miejscu? Możliwe, że po prostu lubię wyścigi zręcznościowe. 10 godzin wersji testowej minęło praktycznie podczas pierwszej gry. Na plus tytułu na pewno poprawki w sterowaniu. Auta zyskały na masie i przestały być takie lekkie. Drift przestał być rozwiązaniem na pokonanie każdego zakrętu. Nie zrozumcie mnie źle, auto dalej łatwo wpada w drifty. Jednak tym razem tracimy dużo więcej prędkości, co sprawia, że wyrównują się szanse z osobami, które stabilnie wchodzą w zakręty. Możesz wybrać swój styl jazdy, a wyższy niż zwykle poziom trudności wyścigów jest na tyle wymagający, abym poświęcał grze uwagę, i na tyle niski, że niekonieczne było grindowanie wyścigów. Nie trzeba tutaj też wygrywać każdego wyścigu, co jest dużym plusem. Kariera ze strukturą tygodnia też bardzo mi się spodobała. Wymaga nieco planowania, nie możemy wydawać całą kasę i liczyć, że się prześlizgniemy. Podoba mi się natomiast fakt, że możemy stracić zarobione środki, jeśli złapie nas na przykład policja. W grze podobał mi się mocno kontrowersyjny styl graficzny, nie przeszkadzał w odbiorze gry i cieszył oko. Cel-shadingowe postacie nie zmieniły mojego podejścia do fabuły w tego typu grach. Ogólnie jest to dosyć mocny tytuł i najbardziej udany Need for Speed od wielu lat, dlatego ląduje na drugim miejscu mojej listy. Zanim przejdziemy do miejsca numer 1, mała uwaga dotycząca dwóch gier. Forza Horizon 5 to dosyć dobry tytuł, który w tym roku doczekał się jedynie dodatku Hot Wheels. Jest to powrót do tej formuły, ponieważ już w trzeciej części Forzy mogliśmy pojeździć po krętej mapie Hot Wheels. Dodatek jest podobny do podstawowej gry i ma podobną strukturę. Twórcom zabrakło nieco szaleństwa czy odwagi, ale podstawy są dalej piekielnie mocne. Nie jest to też w pełni nowy tytuł, tylko dodatek DLC, dlatego też otrzymuje wyłącznie wyróżnienie. Kolejne wyróżnienie należy się grze okołowyścigowej, która jednak nie polegała na samej jeździe. F1 Manager 2022 był w miarę udanym debiutem i praktycznie jedynym nowym IP w świecie okołomotoryzacyjnym. Jednakowoż nie jest to tytuł wyścigowy, tylko gra menedżerska. Ponieważ to kolejny tytuł, przy którym świetnie się bawiłem, otrzymuje także ode mnie wyróżnienie. Wreszcie dzieje się coś nowego i mam nadzieję, że więcej takich projektów pojawi się w tym roku. A jesteście ciekawi, jakie jest moje top 1? Werble? Miejsce pierwsze, Gran Turismo 7. Oj tak, to zdecydowanie tytuł, który zrobił na mnie największe wrażenie w tamtym roku. Gran Turismo 7 to tytuł zdecydowanie daleki od ideału. Pod niektórymi względami mocno archaiczny, z rozwiązaniami znanymi jeszcze z PS3, a może jeszcze nawet wcześniej z ery Gran Turismo 4, z bardzo słabą sztuczną inteligencją, z dużą ilością grindu i drogimi samochodami legendarnymi, z nieco osobliwym soundtrackiem, łączącym rockowe tytuły z rapem i dziwnym popem. Ogólnie to widać, że japońskie studio Polyphony Digital to banda tradycjonalistów. Ale wiecie co? Uważam, że to jest świetne. Gran Turismo 7 to tytuł, od którego nie potrafiłem się po prostu odkleić. Miły widok z kokpitu, świetne wrażenia z jazdy na kierownicy, duża ilość samochodów i torów, powrót ikonicznego menu gry na bazie mapy, który powoli otwiera się funkcjami, ciekawy tryb kariery, który stara się przemycać mnóstwo ciekawostek o motoryzacji, tryb foto, w którym każde zdjęcie może być sztuką, nawet to, co działało w poprzedniku, czyli moim zdaniem świetny tryb online, został tu przeniesiony, aby można było kontynuować swoją karierę w trybie sport, by uczyć się wytrwałości i precyzji na torze. Wróciły także licencje, które jak zwykle sprawiają dużo skrajnych emocji. Od nerwów, bo walka o każdą tysięczną sekundę wymaga licznych prób, po autentyczną satysfakcję, że udało się uzyskać najwyższy medal za osiągnięty czas. Poprawiona grafika, a także zmienne warunki pogodowe i zmienny czas, który nadaje torom duszę. Gran Turismo to
seria jedyna w swoim rodzaju, która jest zupełnie inna niż to, co znamy w grach tego gatunku. I dlatego każda jej część jest dla mnie dużym świętem. Czy to tak, że Gran Turismo 7 jest genialne, czy po prostu tak długo czekaliśmy na pełnoprawny sequel? Tego nie wiem, ale bawiłem się naprawdę dobrze. A wy jaką grę ubiegłego roku lubiliście najbardziej i dlaczego? A może ogrywacie nieco starsze tytuły wyścigowe w oczekiwaniu na ich sequele? Mam nadzieję, że powiew świeżości w 2023 nadejdzie i zobaczymy wreszcie nowego Test Drive'a, nową Forza Motorsport, kolejne The Crew czy nawet nowe WRC od Codemasters. Ten rok może być naprawdę mocny i trzymam kciuki za twórców, aby tak właśnie się stało. Wy natomiast trzymajcie kciuki za mnie, abym był w stanie je ocenić i wam przedstawić. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się.